jesteśmy bezpieczni. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, tu Łowca Skór. O proszę, Mirek Okliński własnej osobie. Mirosław Okliński, wjeżdżam, rozjeżdżam. Wiera profesjonalna, bro. CCPL, jesteśmy bezpieczni. Ford Ranger, Red Lotus. Jeszcze będziemy widzieć się nawet w nocy, panie trenerze. Delta Optika, doskonała optyka. Znajdę Artura Szpilkę nawet w nocy. Jeżeli jeszcze nie wiecie, kto rozmawia z nami... A jeszcze nie wiecie, Swag Detailing. Najlepsze kosmetyki samochodowe. Rozmawia z nami trener Denisa, czyli oczywiście Mirosław Okliński, jeden z prekursorów polskiego MMA. Pierwszy... Nie jeden, tylko człowiek, który zrobił pierwszą galę w Polsce w klatce. Człowiek, który zrobił prawie 100 gal zawodowych. Człowiek, który stworzył amatorską ligę MMA. Jak Artur Szpilka. Miał 13 lat, to zrobił pierwszą walkę zawodową w Polsce. Dokładnie tak było. Trenerze, to jest pierwsze spotkanie z Arturem Szpilką. Artur, mówiłeś, że to ty byś chciał porozmawiać z trenerem. Czy chcesz o coś zapytać trenera, coś powiedzieć? No tak, chciałbym. Nie będzie tego i wstyd, jak na przykład to wszystko, co trener powiedział, wjeżdżam, rozjeżdżam, będzie zupełnie inną stronę. Na przykład tak głupio, że się trener poczuje, kurde, mogłem tak nie mówić na przykład. Ja powiem w ten sposób. Ja zawsze przed walką jestem bardzo pozytywnie nastawiony i zawsze wierzę w mojego zawodnika. Sport to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Niech wygra lepszy, czyli Denis Załęcki. Ła! Trenerze, to teraz może coś chce trener przekazać Arturowi, jakieś pytanie do Artura, bo... Tutaj... Artur, słuchaj, będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. A tak poważnie, jest to sport, wygra lepszy, czyli Denis Załęcki, jego ręka będzie w górze. Zgadzasz się? To jest tylko i wyłącznie stwierdzenie trenera. Nie zgadzam się z tym, po prostu mówię. Zobaczycie 17 i tyle. Okej, okay, Denis, jesteś bardzo mocno wspierany przez trenera. Ja bym w ogóle chciał dać wam możliwość takiej platformy, żebyście teraz mogli ze sobą chwilę porozmawiać jako Artur i trener Mirek, bo to jest wasze pierwsze spotkanie, więc panowie... Nie, nie chcę rozmawiać, trener. Ja rozumiem też, co to jest część właśnie takiego. Fajnie to trener przynajmniej przedstawił, że jest, że trochę trener wyprowadza, bierze ten ciężar na siebie, ale to już chyba nie na mnie, tak? Ja już tym w ogóle uśmiecham, nawet nie słuchałem tego wywiadu, więc ma to jakiś sens, ale z perspektywy tylko i wyłącznie czasu, bo jakby to było trochę wcześniej, to pewnie byśmy musieli razem sprawdzić się, może nie w MMA, ale w boksie, coś, wiem. Artur, ja mam 53 lata, jak ty masz depresję w wieku 35 lat, to ja jestem po nowotworze i słuchaj, i jak ja miałem 35 lat i ty byś miał 35 lat, mogliśmy się sprawdzić, byś leżał, byś był duszony i byś klepał. A teraz to sprawdzisz się z Denisem, Denis wjedzie, rozjedzie i wtedy będziesz duszony i bity i będziesz płakał. Zobaczymy. Ja mam nadzieję tylko, że te wszystkie słowa, które trener wypowiada, tak samo będzie trener z radością, z uśmiechem wypowiadał po walce. Słuchaj, powiem w ten sposób. Ja wierzę w mojego zawodnika, wierzę, że ma duży potencjał. Walka pokaże, dużo kibiców będzie kibicować. Denis jest zdeterminowany, jest młody, ma chęć zwycięstwa. I Denis to jest prawdziwy dynamit. Ależ się ucieszył. Mówi prawdę. Słuchajcie, Denis u mnie na treningach, to co robił, to ja otworzyłem buzię jak karp, po prostu siedziałem i mówię, kurwa, czemu on do mnie nie przyszedł wcześniej? Ale tak sobie pomyślałem tak, jakby do mnie przyszedł wcześniej, by był już tak zajebiście dobry, że Artur nie wziąłby tej walki. A teraz jest szansa na tą walkę i teraz Denis pokaże naprawdę zajebistą walkę. I ja uważam, że kibice się mocno zdziwią, bo wiem, że kursy są na Szpilkę, ale co? Oj, zdziwią walka się teraz, zdziwią. Sportowa. Pozamykamy wszystkie mordy. I tyle. No i bardzo dobrze. Jedziemy! Wjeżdżam, rozjeżdżam! Trenerze, tutaj Artur mówił, że czy trener będzie taki uśmiechnięty po walce, zakładając, że jednak to Artur Szpilka by zwyciężył, czy będzie trener w stanie
przyznać mu to zwycięstwo i powiedzieć właśnie w wywiadach, że no był lepszy i tak samo jak teraz mówi dobrze o Denisie, trener będzie w stanie tak mówić o Arturze? Słuchajcie, ja powiem tak. To wszystko, co jest przed walką, to buduje walkę. I ludzie to oglądają, bo kochają oglądać, co będzie, kto komu wpierdoli, kto będzie leżał, kto będzie żygał, kto będzie płakał. I ludzie to oglądają. I teraz tak. Ja na przykład mówiłem, że Damian Janikowski ma szklaną szczękę. No i rozbiłem szklankę, pękła szklanka, szczęka tego Janikowskiego pękła i ja to cały czas mówiłem. No i na walce Kołecki, mój zawodnik, wjechał i znokautował Janikowskiego. Janikowski do mnie podszedł i mówi, trenerze, to jest sport, przybijam piątkę. I ja mu przybiłem, bo dla mnie wszystko to, co jest przed walką, to jest przed walką, bo to jest gra psychologiczna, kto wygra, my, oni, kto jest lepszy. Później przychodzi walka i po prostu, jeżeli no, wygra, kto wygra, wiadomo, że Denis Załęcki wygra, wiadomo. I tak ja przybiję piątkę szpilce, jak wygra Denis Załęcki i już, jest zajebiście. Artur, przybijesz pionę z trenerem? Ja nie mam z tym problemu, tak? Ja po prostu tylko mówię, wychodzimy, walczymy i tyle. Choć mam wrażenie, może tylko wrażenie, że trochę ci zrzedła mina od kiedy... Nie zrzedła, wiesz, ja po prostu... Nie zrzedła, tylko po prostu, wiesz, no, takie gadanie, słowo przeciw słowu, tak? To nie ma żadnego znaczenia i tyle. Ja po prostu sobie siedzę cicho, skupiam się na tym 17, cokolwiek byśmy tu nie powiedzieli. Po prostu ja rozumiem, że to jest jakaś część... tego właśnie nakręcenia tej walki. Ja wydaje się, można popatrzeć na mnie i na niego, że tego nie trzeba nakręcać w każdej z tych stylów. Tutaj po prostu będzie robota. Trener dokłada swoje 5 groszy i tyle. I ja mówię, ja mam nadzieję tylko, że tak samo będzie uśmiechnięty właśnie po gali i będzie mówił inaczej, nie? Jeżeli byłoby inaczej. Ale wcześniej też mówiłeś, że trenerzy nie powinni się wtrącać. Czy zmieniłeś swoje zdanie? Nie w takim sensie, nie w takim sensie. Ja to po prostu uważam, nie, po prostu tak mówię, zrobiło się najzwyczajniej w świecie dziwnie, jeżeli trener mówi tak o zawodniku, który walczył naprawdę na tych największych ringach w tym czasie. Ale Artur, ja ciebie bardzo doceniam jako boksera. Walczyłeś na najwyższych. Tylko, że to jest MMA. Artur, ja wiem, ale ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym parterze właśnie, że tak na tej zasadzie... Ale tak czy sobie to nie było trochę prawdy w tym, co ja mówiłem? Sam powiedziałeś, że było trochę prawdy. No tak, no i ja to po prostu chciałem ci dokuczyć, ale w delikatny sposób. No i dlatego mówię, i dlatego to doświadczenie w parterze jest. No właśnie, no o to chodzi. No to jest dobrze. Bo ja mam wrażenie, że po prostu Artur się czuje przez trenera nie, tak trochę niedoceniony. Nie, to słuchaj, to o to chodzi, żeby trener był pewny siebie, każdy trener i tyle, bardziej o taką głupotę, wiesz, ja wtedy może miałem gorszy dzień, wtedy akurat, zobaczyłem ten wywiad, mówię, co on pierdoli sobie, myślę, na tej zasadzie od razu się zagrzałem, a potem sobie tak pomyślałem, a w sumie trochę w tym racji jest i tyle, no, na tej zasadzie. Okej, jak pytałem trenera podczas tego wywiadu właśnie, o którym mówisz, co będzie podczas spotkania twarzą w twarz, trener powiedział, że po prostu ominie cię, nie będzie z tobą rozmawiał, czy ty jeszcze, jeżeli... Nie, ja też nie muszę rozmawiać, porozmawiamy sobie po walce na tej zasadzie, nie? Najważniejsza jest walka, ja się tylko na tym skupię, na Denisie, 17, a nie na tym, kto co powie. Trenerze, czy jeszcze jakieś słowa do Artura albo do Denisa? Powiem tak, Artur, szpilka! Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Przychodzimy po skórę Artura. Denis wygra. Ła! Wjeżdżam, rozjeżdżam. Ford Ranger z Radomia. Rad Motors. Garant profesjonalna broń. Safe.pl. No i co? Delta Optical. Znajdę was nawet w nocy. Nawet szpilkę znajdę w nocy. No i co? Swag Detailing. Najlepsze kosmetyki do samochodów. Powiem szczerze. No i co, jesteśmy najlepsi, przede wszystkim skromni. Pozdrawiam. Niech żyje sport i jedziemy do przodu. Jutro niech się widzimy. Lepszy, jutro się kto. Widzimy. Pozdrawiamy, trenerze, dziękujemy za telefon. Na pewno, jeżeli chodzi o bloki reklamowe, trener jest zdecydowanie najlepszy w Polsce, więc wszystkie firmy wiedzą, do kogo się zgłaszać. Jesteśmy bezpieczni.